Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. List do Hebrajczyków, 2:9. Widzimy Jezusa Chrystusa. We wcielonym Synu Bożym widzimy na ziemi doskonałego człowieka, który nigdy nie zgrzeszył, ale zawsze wypełniał wolę Bożą. W nim Bóg Ojciec znalazł całe swoje upodobanie. Widzimy Jezusa Chrystusa. Widzimy Jezusa Chrystusa w ukrzyżowanym Chrystusie. Pokazuje się niegodziwość człowieka i miłość Boga. Widzimy też, że na krzyżu został wykonany wyrok za grzech i Bóg został uwielbiony. Tak, widzimy Jezusa Chrystusa. W Zbawicielu, który umarł, widzimy podstawę naszego zbawienia i akceptację Jego dzieła przez Boga, ponieważ krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1 list Jana, 1:7. Widzimy Jezusa Chrystusa. W zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie widzimy, że zwyciężył Pan Jezus Chrystus, zwyciężył On śmierć i diabła. Tym triumfem Pan Jezus Chrystus dzieli się ze wszystkimi, którzy w Niego wierzą, ze wszystkimi, którzy Jemu wierzą, ze wszystkimi, którzy Mu ufają. Tacy, którzy Mu ufają, tacy, którzy wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi, tacy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, zostają uwolnieni z mocy szatana i nie muszą się już obawiać śmierci. Widzimy Jezusa Chrystusa. W uwielbionym Chrystusie widzimy odpowiedź Boga na ofiarę Jego Syna. Wziął do nieba człowieka, Jezusa Chrystusa, aby pokazać, jak wiele znaczy dla Niego Jego osoba i Jego dzieło. Widzimy Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie, zasiadającym po prawicy Boga, mamy dowód, że Jego czyn odkupienia został dokonany raz na zawsze. Nic nie trzeba do Niego dodawać. Odkupienie jest wystarczające i jest wieczne. Kiedy więc z wiarą wpatrujemy się w Pana Jezusa Chrystusa, podziwiając Jego chwałę, jest to dla nas głęboką zachętą, by Go uwielbiać. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem, za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. List do Hebrajczyków, 2:9.